odcinki temu opowiadałem o tym, jak język wpływa na rzeczywistość, jak namawiam was do tego, żeby przestać mówić muszę, a zacząć mówić i myśleć chcę o pewnych rzeczach, które są waszym obowiązkiem, czy które postanowiliście w swoim życiu robić. Drugim takim fajnym duetem językowym, na który bardzo zwracam uwagę i który dużo zmienia w życiu, to jest duet spróbuję i zrobię. Te osoby, które mówią ciągle, że spróbują, skupiają się na tym, żeby mieć jakąś wymówkę na wypadek, gdyby im nie wyszło. A jeżeli zaczynając coś robić, już myślimy o tym, że raczej nam nie wyjdzie i powinniśmy mieć jakąś wymówkę, jakieś wytłumaczenie, dlaczego nam nie wyszło, no to raczej szanse na to, że nam wyjdzie, są niewielkie. Dlatego ja bardzo zwracam uwagę na to, jak ludzie mówią o swoich zobowiązaniach i jak się deklarują, że coś zrobią. Bo jeżeli ktoś mówi, zrobię to, jeżeli ktoś mówi, zrobię to, będzie zrobione, dowiozę ten fragment projektu, to znaczy, że już w jego umyśle on się ustawia w takiej sytuacji, że on dopnie swego, że użyje wszelkich narzędzi i umiejętności, żeby dowieść ten rezultat, żeby to zrobić, żeby to było zrobione. I to jest bardzo w porządku. Oczywiście wiadomo, że czasami są sytuacje, gdzie zewnętrzne jakieś czynniki wpływają i ktoś mówi, że zrobi, a później nie robi, albo robi trochę później, albo robi trochę inaczej. Natomiast ważne jest, żeby podchodząc do zadania, nie ustawić się w sytuacji, że raczej poniesiemy porażkę, tylko ustawiać się w sytuacji, na pewno mi się uda. Zastanówcie się, jeżeli czegoś nie zrobicie, to to nie ma żadnego znaczenia, czy wcześniej powiedzieliście, że spróbujecie, czy powiedzieliście, że zrobicie. Tak czy siak to będzie niezrobione, tak czy siak zawiedziecie czyjeś zaufanie, tak czy siak trzeba będzie podjąć jakieś działania naprawcze, żeby dalej projekt poszedł. Czy jak gdyby fakty się nie zmienią. Jeżeli powiecie spróbuję i później nie zrobicie i będziecie się tłumaczyć, no ale mówiłem, że spróbuję, to nie znaczy, że zrobię, no to nikt już więcej do was nie wróci z czymś, co będzie odpowiedzialne. Wybacz mi, błagam, ja w chwili słabości wiedziałem, że będzie. Elektronika będzie transowa? Być może. Dzień dobry, to dzisiaj jadę na koncert Tezis do Łodzi, do bardzo fajnej sali, którą bardzo lubię, która się nazywa Łódzki Dom Kultury. Prawda, jedna z fajniejszych sal w Łodzi i w ogóle chyba w Polsce nawet. Czuję, że będzie to dobry koncert. No to przy okazji przyniosłeś coś. Dobrze, jakie masz oczekiwania w stosunku do dzisiejszego koncertu? Chcę się nie zabić na drodze na przykład. Jak wczoraj był karambol, to już dzisiaj nie będzie, bo to tak działa. Wiesz, to czasami się nie zawsze tak zdarza. Jest jakaś szansa bardzo marna, że to się jednak zdarzy, więc... Ja będę porywał teraz Pawła. Tak, jakby to nie jaszał. Witam słuchaczy. To był Jester. No to dzisiaj Tezis gra w Łodzi w Eudeku. Bardzo fajna sala. A Jester to był organizator tego koncertu, w sensie to jest. I on robi fajne rzeczy. To teraz ja? Weź to? Nie, jak coś większego. Większego. I łapiamy twojego pieta jeszcze. Kozaczok. Rękami będę malował, nogami będę pisał. Tak.
Godzinę czekania. Teraz już cię nagrywam. Siedem pięter. Siódme piętro? Siódme piętro. Nie no nie, no drugie nie chyba, działa. Nie? Ty byłeś tam w tej kafejce przecież. Nie działa. Chybałem coś. Tak, to pierwsze wcisnął? Nie, nie. Za dużo osób tam, weźcie. Wyjdź, Jasiu. Z kamerą nie mamy wyjść, być może. Nie ma, nie, się, on... już się nie świeci. Ale może ona jest popsuta po prostu. Słysz... To by wyjaśniało tą sytuację. Ja tak wyglądałem, że mi to swoje kofle. A i teraz chodź. Tylko tego delikatnie. Wycieczka do stołówki po prostu normalnie jak wycieczka do Gdańska rowerem. Tej sceny, bo grając to już byśmy liczyli 34 czy 35 raz? 35 raz. Tezis! Domine,